W 2017 roku w Lubaniu samorząd przeprowadza wiele inwestycji drogowych. Niektóre już trwają, inne są w fazie przygotowania. Łączy je jedno, będą zakończone w bieżącym roku. Taką największą inwestycją, która trwa, to jest remont ulicy Starolubańskiej. Na przełomie roku 2016 i 2017 wykonaliśmy kanalizację sanitarną oraz kanalizację deszczową. Teraz trwa odtwarzanie nawierzchni i budowa części pieszej, czyli na części tej drogi chodników. Zakończenie jest planowane na sierpień 2017 roku. Trwają także remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie miasta. W bliskich planach kolejne inwestycje. Już rozstrzygnięty został przetarg na budowę boiska przy przedszkolu, boiska przy szkole podstawowej numer 1, boiska trawiastego. Prace będą wykonane w trakcie wakacji, bo to przewiduje harmonogram. Kolejna duża inwestycja, która już niebawem znajdzie swój finał w postępowaniu przetargowym, to jest remont ulic Ratuszowej i Spółdzielczej. Tu jest pewien poślizg wynikający z uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niemniej jednak już niedługo dokumentacja będzie i te dwie drogi będą remontowane. Już niebawem spodziewamy się, bo w tym tygodniu, rozstrzygnięcia przetargu na ulicę Moniuszki. Lubań nie zapomina o terenach zielonych, które trzeba pielęgnować. Już jesteśmy również po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji rewitalizacji parku przy Wieży Brackiej. Rewitalizacja parku w samym centrum miasta rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku. Końcowe efekty będzie można podziwiać na wiosnę 2018 roku.